Witam wszystkich. Nazywam się Krzyś Kosiński i na co dzień zajmuję się nowymi metodami NMR, krótko PNMR, ale dzisiaj będę mówił o czymś związanym z moim hobby, którym jest energia jądrowa. Moim zdaniem jest to najlepsze źródło energii, jakim dysponujemy. Jeśli ktoś chce o tym porozmawiać, to z chęcią. Natomiast z energią jądrową wiąże się też taki kolejny temat promieniowania. No i promieniowanie ma to do siebie, że mało ludzi rozumie, jak ono działa. I to jest ogólnie duży problem. Więc ta prezentacja przedstawia takie moje przemyślenia, jak można o promieniowaniu mówić i myśleć w ten sposób, żeby każdy to zrozumiał. Najpierw przedstawię, jak ludzie najczęściej sobie wyobrażają, jak działa promieniowanie, co jest motywowane taką ankietą, którą robiliśmy przy okazji wyprawy do Czarnobyla, o tym też mogę powiedzieć po flaszkach. No to bierzemy sobie jakiś obiekt promieniotwórczy, powiedzmy jakieś odpady, obok stawiamy powiedzmy jakiegoś uroczego szczurka, no i ten szczurek jest napromieniowany przez te odpady. No i co się teraz dzieje? Większość ludzi sobie wyobraża, z tego co ustaliliśmy, że teraz ten szczurek jest promieniotwórczy i teraz ten szczurek może nas napromieniować, w związku z czym trzeba od niego uciekać. Albo jeszcze co gorsza, może zmutować coś okropnego i to już w ogóle wtedy jest straszne. No to mam nadzieję, że większość ludzi jednak orientuje się tutaj, że promieniowanie nie działa w ten sposób. W szczególności to mutanty się pojawiają najwcześniej w drugim pokoleniu, więc ten szczurek nie przetwarza się w coś okropnego tak od razu. A ta druga część o tym, że promieniowanie działa jak taki wirus, który zaraża po kolei wszystko, to również jest nieprawda. Więc jak można myśleć o promieniowaniu, żeby uniknąć takich rzeczy? Mamy trzy rodzaje promieniowania. One najczęściej występują razem, na przykład odpady jądrowe emitują wszystkie trzy rodzaje. No jest tak, promieniowanie alfa. Ono praktycznie nie przenika przez skórę, ale jest niebezpieczne, jeżeli na przykład zjemy coś, co emituje. Więc substancje alfa promieniotwórcze działają jak substancje toksyczne, tak naprawdę. Promieniowanie beta analogicznie, ale jeżeli na przykład ubrudzimy sobie nim skórę i tego jest bardzo dużo, to możemy mieć oparzenia beta. Więc promieniowanie beta można porównać do substancji żrących. No i promieniowanie gamma to najbardziej przenikliwe. Można tak naprawdę porównać do światła, dla którego prawie wszystko jest przezroczyste. Woda, ludzkie ciała, w pewnym stopniu też beton i tak dalej. I właśnie kluczowe jest to porównanie do światła, ponieważ ono wytłumacza, dlaczego jak coś jest napromieniowane, to nie staje się promieniotwórcze, bo tak samo jak znamy takie światło słoneczne na przykład, no to myślę, że każdy się orientuje, że opalanie nie prowadzi do tego, że świecimy w ciemności. I tak samo właśnie z promieniowaniem gamma. Jeżeli coś jest napromieniowane, to nie staje się promieniotwórcze. Wyjątkiem od tej reguły są neutrony. I neutrony ja sobie wyobrażam jako taki atomowy płomień. Więc jak w płomieniu się coś rozgrzeje, to zaczyna świecić. Tak samo może być z neutronami. One mogą spowodować, że coś stanie się promieniotwórcze, mimo że wcześniej nie było. Jeżeli neutronami podpalimy uran nisko wzbogacony, czyli taki atomowy odpowiednik, powiedzmy, drewna albo węgla, no to mamy reaktor jądrowy, to jest reaktor Maria w Świerku. A jeżeli podpalimy nim uran wysoko wzbogacony lub pluton, czyli taki materiał wybuchowy, atomowy, no to mamy bombę atomową i pokaźny wybuch. No i na koniec też myślę, że kluczowa kwestia, czy tego promieniowania należy się bać. Tutaj mam takie trzy przypadki, takie, co może się stać w najgorszym przypadku. Do rzeki Pieczy w Związku Radzieckim wylewano bez żadnego oczyszczania odpady z produkcji broni jądrowej do rzeki, w której 20 tysięcy osób w niej łowiło ryby i czerpało z niej wodę pitną. Do tego stopnia, że miały symptomy chronicznej choroby popromiennej. No ale koniec końców było tam tylko 30 przypadków raka. Druga sprawa. Każdy wie, że na Japonii wrzucono dwie bomby jądrowe. Natomiast mniej osób wie, że ofiary raka popromiennego stanowią tylko 1% wszystkich ofiar tych bomb. Najgorsza awaria w historii jądrowa, Czarnobyl. 5% rdzenia zostało rozpylonych po
w swojej części Europy, było tylko 64 ofiary. We wszystkich tych przypadkach nie zaobserwowano też żadnych efektów dziedzicznych, czyli na przykład jakieś wady wrodzone, coś takiego. Natomiast były bardzo poważne efekty psychologiczne, na przykład samobójstwa, alkoholizm, depresja i tak dalej. Dlatego to jest, myślę, kluczowa konkluzja. Dużo groźniejsze od promieniowania jest strach przed promieniowaniem. I myślę, że to jest główna myśl, którą wszyscy powinni zapamiętać z tym.